Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim następnym zagrajmy w Assassin's Creed. Jeżeli wszystko pójdzie po mojej myśli, to to będzie ostatni odcinek tej serii. Jak widzicie, zrobiło się tu szaro, ponuro. Oczyścimy ten świat! Zaczniemy na nowo! Szaro i tak dalej. Jeszcze jakieś sobie tam synonimów poszukajcie. Musimy zasuwać do Al-Mualima, żeby zrobić z nim porządek, bo jak widzicie, zdradził nas. Oho. Zapłacisz za to głową. Pięknie. Aha, asasyni to już... Oni też nie są jakimiś byle jakimi wojownikami. Przynajmniej niektórzy. Co mnie od tym zabierzesz? Myślisz, że cię nie zauważę? Ciekawe jakby świat wyglądał, gdybyśmy widzieli z trzeciej osoby. Tak jak na przykład w Assassin's Creed, a nie z pierwszej. Wtedy nie dałoby się nas w ogóle od tyłu zaskoczyć, bo właśnie byśmy widzieli swoje plecy. A, coś mi łatwo idzie. Kiedy zaczynałem w to grać, no, kiedy za pierwszym razem to mi gra na tym poziomie takie trudności sprawiała, ale teraz tak nie bardzo. Nie wiem, czy to sługa tego komputera, na którym gram, czy też może nie. Zabij zdrajcę! Nie kroczy ścieżką! Zniszczyć go! Oj, tu już są chyba lepsi. I chyba nie da się iść do Al-Mualima, dopóki ich nie skasujemy wszystkich. Chyba. Trochę tak dziwnie zabijać swoich, ale już kij. Kurde. Papa. Papa. Nie wiem, w czym uciekli oni. A. Altairze, tutaj! Malik nam przyjął z pomocą. A, ten. No teraz już mogę. Widzieliście, była ściana blokująca. Wybrałeś dobry moment. Najwyraźniej. Uważaj na siebie, przyjacielu. Al-Mualim nas zdradził. Tak. Zdradził też swoich sojuszników templariuszy. Skąd to wiesz? Po naszej rozmowie wróciłem do ruin pod świątynią Salomona. Robert prowadził dziennik. Wypełniał jego strony objawieniami. To, co tam przeczytałem, złamało mi serce. Ale otworzyło mi oczy. Miałeś rację, Altairze. Nasz mistrz cały czas nas wykorzystywał. Nie mieliśmy ocalić Ziemi Świętej, tylko dostarczyć ją prosto w jego ręce. Trzeba go powstrzymać. Ostrożnie, Maliku. Zrobi nam to, co zrobił innym, jeśli będzie miał ku temu okazję. Musimy trzymać się od niego z daleka. Co w takim razie proponujesz? Ręka, w której trzymam ostrze, wciąż jest silna, a moi ludzie lojalni. Błędem byłoby nie skorzystać z naszej pomocy. Odwróćcie uwagę niewolników. Jeśli uda się wam odciągnąć ich ode mnie, może zdołam dotrzeć do Al-Mualima. Zrobię jak każesz, Daj. Ludzie, z którymi walczymy, stracili panowanie nad umysłami. Jeśli możesz nie przelewać ich krwi. Tak. Al-Mualim zdradził kodeks, ale to nie znaczy, że my też musimy. Zrobię, co mogę. Tylko o to proszę. No nie no, dalej o kodeksie. Bezpieczeństwo i pokój, przyjaciel. Twoja obecność tutaj da nam jedno i drugie. Jasne. Licu się. No to ciśniemy. A nie, tutaj tylko miecz się raczej przyda niż ukryte ostrze. Oho, zamknął nas. Tylu tu niewinnych. Muszę uważać, żeby nikogo nie zranić. Zejść mi z drogi. Tu się przyda właśnie shift. I to chyba jedyny moment, w którym on się przyda. I Al-Mualim jest w ogrodach. Hmm.
Pamiętajcie, nie stawać na tej płycie. Nie was. A więc uczeń powraca. Nigdy nie lubiłem uciekać. Ani też słuchać. Jasne. Dzięki temu nadal nigdy nie lubiłeś uciekać. Co ja mam z tobą zrobić? Wypuść mnie. O, Altairze. Słyszę w twoim głosie nienawiść. Czuję jej żar. Wypuścić cię? Byłoby to nierozsądne. Pierdol się, psycholu, wypuść mnie. Robisz? Chodź na solo. Znalazłem dowód. Dowód czego? Że nic nie jest prawdziwe i wszystko jest dozwolone. Chodźcie, zabijcie zdrajcę. No. Zabierzcie go z tego świata. Teraz będziemy walczyć ze wszystkimi celami, które zabij. Oni są oni są bardzo łatwi, bo to tylko iluzje i można je zabić kontrą. Widzicie, Roberta zabiłem bez problemu kontrą właśnie. Kurde. Tylko niestety przy chrzęciu potrafię. Są po prostu krusi. Kurde. Nie idzie mi coś. Gin. O, Tamir. O, Garnier. Stęskniłem się za tobą. Wilhelm z Monteratu, Macha, Din. Wszyscy są. Papa. Papa. Simbrat, papa. Ciebie nie poznaję. A, to chyba jest Macha Din. Co jest? Nie zabiłeś go kontrą? O, Talal. Kurde, zaraz zginę. Dobrze. Coś mi nie poszło, ale... Spokojnie, do 3 razy sztuka. Skorzystaj z pomocy uwolnionych ludzi, aby zmylić poziom. Hej! Na co czekacie? Strzelać do niego! Papa Robert. Papa Abu Nukut. Czy jakoś... Papa Tamirze. Papa Talal. Garnier, ty się nie wtrącaj. Simbrandzie, tobie też już podziękujemy. A jednak nie wstał. No, kutafon. Kontra ich czasami nie zabije, ale... Niestety musimy się z tym liczyć. A z Garnierem nie mieliśmy okazji walczyć, bo go zabiliśmy skrycie. Zaraz Simbranda bierzmy. No jeszcze ty zostałeś, Garni. Kurde, czemu go nie dobiłeś? Spójrz na mnie, boisz się? Stawiłem czoła wielu przeciwnikom. Każdy z nich był groźniejszy od ciebie. I wszyscy zginęli z mojej ręki. Nie boję się. Teraz to będzie horror. Czego miałbym się bać? Patrz, jaką mocą władam. No i pięknie, musimy zabić prawdziwego. Oczywiście nie musimy zabijać wszystkich, ale najlepiej byłoby tylko prawdziwego. Al-Mualim nie jest takim już plackiem, więc z nim możemy się... Zabij go. Widzicie? Już na kontrę. Potrafi mnie chwycić bez problemu. Na szczęście my też znamy kontrę. Wiele w tej grze zawdzięczą dzięki kontrze. Chyba ten jest prawdziwy, ale pewności nie mam. Przestańcie mi łapać pedały. Na razie to mi idzie całkiem nieźle. Shift bardzo mi się... Chwała Shiftowi. O, jeden już poszedł. Raz drugi.
Trzeci. Kurde. Kurde, tylko nie przełamanie bloku. W Assassin's Creed dwójce jest odwrotna sytuacja w pewnym momencie. A! Prawdziwego zaraz odnąłem. I teraz będzie soluwa. Okłamałeś mnie. Mówiłeś, że Robert ma niecne plany, ale dążyłeś do tego samego. Nigdy nie umiałem się dzielić. Nie uda ci się. Inni znajdą w sobie siłę, żeby ci się sprzeciwić. A, i właśnie dlatego, dopóki ludzie mają wolną wolę, nigdy nie nastanie pokój. Zabiłem ostatniego, który tak mówił. Odważne słowa, chłopcze. Ale tylko słowa. Więc mnie wypuść. Wprowadzę słowa w czyn. Uwaga, bo ci wypuść. Dlaczego nie zrobiłeś ze mną tego, co z innymi asasynami? Tylko pozwoliłeś mi zachować własny umysł. To, kim jesteś i to, co robisz, są ze sobą zbyt blisko powiązane. Gdybym pozbawił cię jednego, straciłbym i drugie. A ci templariusze musieli zginąć. Choć prawdę mówiąc, próbowałem. Wtedy w moim gabinecie, kiedy pokazywałem ci skarb. Ale nie jesteś taki jak inni. Przejrzałeś iluzję. Oszustwo. Tylko to potrafi tworzyć. Ten skarb templariuszy. Ten fragment Edenu. To słowo Boże. Teraz rozumiesz? Morze Czerwone nigdy się nie roztopiło. Woda nie zamieniła się w wino. To nie machinacje Eris doprowadziły do wojny trojańskiej, tylko to iluzja. Aha. Planujesz jest zwykłą ciekawe. Umową. Chcesz zmusić ludzi, aby poszli za tobą wbrew i wojny. Właśnie Eris powodowała wojnę trojańską za pomocą jabłka, gdzie było napisane do najpiękniejszej. Pokłóciły się boginie i tak to wyszło, no. Mordować w ich imię? Oni wszyscy już żyją w kłamstwie. Ja jedynie oferuję im inne. Takie, które nie wymaga tyle rozlanej krwi. Oni przynajmniej sami wybierają swoje zjawy. Czyżby? Nie licząc garstki heretyków i neofitów? To nie w porządku. Teraz twoja logika cię zawiodła. Zamiast niej poddajesz się emocjom. Rozczarowałeś mnie. Więc co teraz? Nie pójdziesz za mną, a ja nie mogę cię zmusić. Na dodatek odmawiasz porzucenia tej diabelskiej intrygi. Dotarliśmy więc chyba do martwego punktu. Nie, dotarliśmy do końca. Będzie mi ciebie brakować, Altairze. Byłeś moim najlepszym uczniem. No to soluwa. No teraz to najlepszym. Kurna, dobra, to zła taktyka. Muszę go chociaż raz skontrolować, żeby się przewrócił. Ślepy, Altairze. Jesteś ślepy. I to się nigdy nie zmieni. Nie wiem, co dalej. Poważnie. Widocznie zbudukowało. Albo nie. O, tam jest. Moje ostrze jest moimi oczami, ale tnie ciemność. No. Chodź. O. Kurde, przestań uciekać. Nie chcę cię... Nie mam ochoty cię szukać. Dobra, szukajmy tego dziada, pradziada. Bo ja go po prostu zabiłem go, a nie było tego. A... O, flaga. Zajebiście. Hmm.
gdzie on jest? Gdzie jest? O, tu jest. Kurde. Przestań to robić. Denerwujesz mnie tylko. Nie wiem, czy w ten sposób z nim wygram. Je, o, tu jest. No nie. Kurde. Zrobił zabójczą kombinację. Przestań to robić, dziadu. Co teraz? A, tu jesteś, dziadu. Kurde. Nienawidzę, kiedy próbują mnie z silnego wcisnąć. I ukrytym ostrzem dobitka. Niemożliwe. Uczeń nie może pokonać mistrza. Nic nie jest prawdziwe. Wszystko jest dozwolone. Na to wygląda. Wygrałeś więc. Wygrałem, dziadu. Trzymałeś w dłoni ogień z tarczy. Trzeba go było zniszczyć. Zniszczyć jedyną rzecz zdolną zakończyć krucjaty i zaprowadzić trwały pokój? Nigdy. Więc ja to zrobię. Przekonamy się. I postanowiłem wtedy poznać mądrość i wiedzę, szaleństwo i upór. Poznałem, że również i to jest pogonią za wiatrem, bo wielka mądrość przynosi utrapienia. O, i teraz o to, o co chodziło tym kolesiu. Przysparzaj cierpień. Zniszcz to. Zniszcz to, jak obiecałeś. Ja nie mogę. Tak, możesz, Altairze. Ale tego nie zrobisz. I to tyle, jeśli chodzi o fabułę. Mamy to. Pięknie. Ci ludzie mają to, czego chcą. Jest zajebięknie. Co to było do diabła? Jak? Mamy mapę. Ile sztuk? Przynajmniej pół tuzina. Nie potrzebujemy aż tylu. Można założyć, że część uległa uszkodzeniu. Nie wyobrażam sobie, żeby wszystkie były wciąż w pełni sprawne. Co najmniej dwa znajdują się na obszarach, które już nie istnieją na powierzchni Ziemi. Wyślemy grupy poszukiwawcze do każdego z punktów. Potrzebny nam jest tylko jeden. A co z pozostałymi? Trzeba je zebrać. Niczego nie można pozostawić przypadkowi. Ostatnia rzecz, jakiej potrzebujemy, to jakiś ocalały, próbujący bruździć w nowym świecie. A asasyn? Nie jest już potrzebny. Zabij go. Zaczekajcie. Wiecie, jak to się odbywa. Wątpię, żebyśmy mogli tak po prostu tam wejść. Do czego zmierzasz? Możemy go jeszcze potrzebować. Jego wspomnień. Radziłabym przetrzymać go, dopóki nie potwierdzimy, że nie spotkają nas już żadne niespodzianki. To zwykła strata czasu. Sam to powiedziałeś. Nie możemy nic pozostawić przypadkowi. Dobrze. Upewnijcie się, że nie jest już do niczego potrzebny i wtedy go zabijcie. Zgoda. A Desmond tak spokojnie sobie siedzi. Przestań podważać mój autorytet! Właśnie ocaliłam twój zadek. Chodźmy. Mamy dużo pracy. Proszę się zbytnio nie odprężać, panie Miles. Niedługo wrócimy. No jasne. Nie. Co to jest? No i niespodzianka. Już tłumaczę.
ponieważ Desmond odtwarzał odtworzenie Altaira, odziedziczył po nim jedną umiejętność. Wzrok orła. Jak widzicie, pokój jest ten. Różnymi znaczkami... różnymi znaczkami jest pozaznaczany. I nie będę wam tłumaczył, o co chodzi w tych znaczkach. Chyba podam link w opisie filmu do filmu wytłumaczającego co znaczą te symbole. I możemy teraz wejść tutaj. Nic tu nie ma. A kolega mi powiedział, że można tu potem wejść, ale nie wiem zbytnio tak po co. Nic tu nie widzę ciekawego. A stop, tu jest jeszcze jeden, tu jest komputer. Kierownik projektu 9. Dobrze. Dobra, nie chcę ci to wszystkiego czytać. W Tunguszce, co o tym słyszałem? Nieważne. Dobrze, to teraz chyba zrobiliśmy już wszystko, co mogliśmy. Zakończmy teraz grę. Pokażę wam, jak zakończyć grę, bo niektórzy pewnie mają z tym problem. Ja sam nie wiedziałem długo, co robić. To już tłumaczę. Musimy teraz wejść do pokoju Desmonda. Zaraz kończymy grę. A najpierw... Dobrze, Desmond. Rozumiem, że nie chcesz być podglądany, ale nie myłeś się dobre 7 dni. Może by w końcu wypadałoby. A, zresztą nieważne. Może się nie poci. W zasadzie chyba nie powinien się pocić, jeżeli ten... nic nie robi, tylko siedzi w tym animusie. I żeby zakończyć grę, musimy podejść do łóżka i przytrzymać... i wcisnąć klawisz E. Tu mamy... O Boże. Wygląda jak... czy to krew? Kogo oni tu wcześniej trzymali? I co się z nimi stało? Ciekawe, co to znaczy? No i mamy napisy końcowe. I powiem troszkę o grę. Gra jest naprawdę, jak dla mnie, bardzo udana. Jest wręcz niesamowita. Zadziwiająca grafika. Miasta zostały odwzorowane na projektach z miasta. Naprawdę oni długo nad tym musieli pracować. Tylko przyczepiłbym się do takiego minusa, którym jest niestety ta monotonia, no. I bo ile można robić ciągle te same czynności? Idziesz z miasta do miasta i robisz dokładnie to samo, no. Niestety ta monotonia urywa się dopiero ten, pod koniec śledztw, celu zabójstwo. Zabójstwa na Roberta, wtedy już się małe urozmaicenie robi. Ale już się nie czepiajmy. I tak odwali kawał dobrej roboty. Podoba mi się bardzo ten pomysł ten. Pomysł tej gry. Oraz z bardzo fajnym. I powstało dwóch asasynów na razie. Jest Altair. Czyli ten, którym graliśmy, i Ezio Auditore di Firenze. I ja, szczerze mówiąc, wolę Altaira, bo mi się podoba, jaki on jest opanowany i w ogóle rzadko się wkurza. Ja mam w ogóle zazdroszczę, bo ja też chciałem tak mieć, że się tak nie wkurzać, tylko do wszystkiego podchodzić ze świętym spokojem, a nie tak, że zgubię klucz i już o kurde, kurwa, ja pierdolę, gdzie jest klucz, można szału dostać, co nie? A poza tym, jak ja się tak wkurzam na wizji, albo ten, na kogoś, no to on się zraża, no pamiętam, jak nawrzeszczałem na ten, na mojego kolegę z zespołu,
I on długo już nie chciał ze mną grać, na szczęście udało mi się go ten uspokoić. Przeszło mu. I co by tu jeszcze powiedzieć o grze? Podoba mi się jeszcze pomysł, że ta wojna pomiędzy Templariuszami i Asasynami dalej się nie skończyła, bo Templariusze dalej istnieją i to byli właśnie ci ludzie, którzy przetrzymywali Desmonda, to byli właśnie Templariusze. No i w ogóle co by tu jeszcze opowiadać, no. O, tu mamy głosy, nic mi nie mówi żaden, bo ja się znam tylko na polskich dubbingach, a nie na tych. A nie na angielskich. O, mamy teraz polską wersję. O, Jacek Kopczyński, czy Daniel Brychski. A Bulnukut to... Nieważne. Co ja tu chciałem powiedzieć, bo już się zgubiłem. No trudno. To poczekajmy, aż się te napisy skończą. Ci, co będą chcieli przeczytać, niech sobie spauzują, bo ja sam tak nie nadążam czytać tych napisów końcowych. Jeszcze ważny plus. Muzyka do tej gry jest niesamowita, no. Zwłaszcza podoba mi się tutaj taki jeden utwór, kiedy Altair wykonał już zlecenie zabójstwa i teraz musi się dostać do biura asasynów. To kojarzycie? A jeśli no, to sobie przerwijcie do jakiegokolwiek filmiku, kiedy już wykonałem zlecenie zabójstwa. Naprawdę mocno się w klimat się wkręca. No i nic, zakończyłem Assassin's Creed. No teraz mam w planach, żeby zrobić Assassin's Creed 2. Chociaż jeszcze zobaczę, czy mi nie będzie ciąć, ponieważ na moim drugim komputerze, który mam w pokoju, to mi właśnie tnie niemiłosiernie. Tutaj jest troszkę lepszy komputer, ma troszkę lepszy procesor, lepszą kartę graficzną. A nie, karta graficzna jest taka sama. No i zobaczymy, jak to będzie lecieć. No i jak już te... wydawało mi się. No i jak już ten... Skończyliśmy grę, to najwidoczniej pomyliłem się i możemy sobie śmiało odtworzyć jakiekolwiek wspomnienie. Wystarczy wcisnąć dowolny klawisz myszy. No jak widzicie, opcja kontynuuj, najnowsze wspomnienie już zniknęła. Tylko wspomnienie tu mamy. No i możemy sobie powtórzyć jakikolwiek... Musimy po prostu wejść, powiedzmy, chcę sobie... z tym Robertem, to wystarczy tutaj powtórka. I to tyle. Tutaj też zabójstwo zakończone i możemy zrobić podgląd załącznika. No i tutaj ten sam schemat, jeżeli chcecie sobie, no to zatrzymajcie. Ja już to przeczytałem na kompie dalej. No i to by było na tyle. Już więcej wam tutaj nie pokażę nic. Tak więc mówił Marshall 66661 i na razie. Desmond, pożegnę się. Dobra, nic nie powie. Na razie.